Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną z zabawki dla dzieci. Zapraszam do nowego filmiku, w którym pokażę Wam domek świnki Pepy. Będziemy mieli go w zestawie Peppa's Family Home. Także cały domek w gotowości. Otworzymy pudełko, rozpakujemy wszystkie części i przyjrzymy mu się z bliska. Wygląda to naprawdę fajnie. Jest to zestaw dla młodszych dzieci od 3 roku życia, albo właściwie około 3 roku życia, bo wydaje mi się, że może być to troszeczkę zbyt, no, dla większych dzieci może troszeczkę zbyt nudny zestaw, ale mogę się mylić. Zaraz wszystko zobaczymy. Fun at Home with Peppa, czyli zabawa w domu ze świnką Peppą. Mamy 14 tutaj elementów. Opening front door, czyli można otworzyć frontowe drzwi. Zaraz zobaczymy, gdzie one są. No i przyjrzymy się naszej małej śwince Pepie, która jest tutaj jako prawdziwa figurka. Jej tata jest tylko kartonowym obrazkiem. Zobaczmy, co tutaj mamy z tyłu. Mamy tutaj mnóstwo różnych rzeczy. Jest tutaj, co tu mamy? Jest jakaś kolejka, jest samolot, jest auto, jest jakiś autobusik, jest namiot, można kampingować, jest dużo różnych innych rzeczy, ale można je raczej dokupywać. O, nawet jest placyk zabaw dla Peppy Pig, czyli świnki Peppy, super. Ale to, co mamy w tym zestawie, to nie to wszystko, co było z tyłu. Mamy pokoik dziecięcy, mamy łazienkę, gabinet, mamy świnki Peppy, mamy jakiś pokoik z lustrem. No dobrze, zobaczymy, co jest w naszym zestawie. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo kuchnię, no ale dobrze, żeby rzeczywiście się przekonać, co jest w naszym zestawie, musimy go otworzyć. Także zobaczmy, co jest w pudełku, nie ma na co czekać. Ach, okej. Zaraz powinno mi się udać to wszystko, temu wszystkiemu przyjrzeć. No i dobrze, mamy odpakowany nasz zestaw, prawie że. Jeszcze jest kilka plastików do usunięcia, ale przyjrzyjmy się w międzyczasie, co my tutaj ciekawego mamy. Mamy kuchnię, zobaczmy najpierw ją. Mamy cały stolik z krzesełkami, mamy jakiś salonik, jest wszystko przyczepione, jeszcze trzeba to wszystko odczepić, odciąć, usunąć, żeby te części były usuwalne, w sensie przesuwalne tak naprawdę. Tu już stoliczek odpiąłem. Przyjrzyjmy się troszeczkę z bliska, także przybliżyłem kamerkę. Mamy stolik z takimi dziurkami specjalnymi, żeby mogły być one tutaj w jednej kupie wraz ze stołem pod spodem. Mamy inne urządzenia AGD w kuchni. Jest to jakaś kuchenka, jest pralka. To się nie otwiera, natomiast lodówka chyba powinna się otwierać, ale coś tutaj nie idzie. Być może jeszcze czegoś nie usunąłem. Być może to jest przyklejone. Tak, powinno się móc to otworzyć. Może to jakoś wyciągnę? A, otwiera się. A, tutaj chyba jest przyklejona. Chyba drzwiczki są przyklejone. Także wezmę nożyk. Oczywiście wy tego w domu sami nie róbcie. Trzeba to wszystko zrobić wcześniej i ostrożnie, może nawet odkleić ręcznie. Tutaj mamy wszystkie produkty w lodóweczce, jednak są one obrazkiem, nie są wyciągalne, że tak powiem. Jest stolik. Dobra, zostawmy to na razie tutaj. Dalej mamy przejście do salonu, mamy sofę, czy też duży fotel. Mamy też tutaj telewizor z obrazkiem przyklejonym do niego. Także tego się nie usuwa, jest do góry również obrazek na ścianie. Tu są drzwi, o, wejściowe do domu. Tutaj wszędzie jest jakaś taśma przyklejana. Okej, dobra. No i zobaczmy, co jest dalej. Zobaczmy u góry. Tutaj jest pokój dziecięcy świnki Peppy i George'a, jej braciszka. To też trzeba oczywiście usunąć, ten cały plastik. O, tu pod spodem mamy jakoś to przymocowane strasznie mocno. Dobra, już mi się tutaj część udało ściągnąć. A! Aha, może to się da po prostu odkleić. Wszystko jest, słuchajcie, pancernie zapakowane wręcz. Ale chwila pracy i wszystko będzie gotowe. Okej, to można już wyciągnąć. Mmm,
Dobra. Okej, okay, udało się prawie. Świnka Pepa już jest na wolności. Uj. Okej. Okay. Udało się. I tutaj w środku mamy jeszcze jakiś taki... A, worek. Nie worek, tylko taki kuferek z zabawkami. Przyklejone są one oczywiście, natomiast świnka Pepa jest jedyną figurką w zestawie. Rączki się ruszają w boki, nogi natomiast w górę i w dół, obie naraz. Główka nie za bardzo, tylko troszkę się przesuwa. Także bardzo taka, no, podstawowa bym powiedziała figurka. Dobra, stoi. Okej, okay, łóżeczko też jest jeszcze przyczepione paskiem, zipem. Zobaczymy, czy ta figurka może siedzieć na krzesełkach. Tak, z powodzeniem może zająć miejsce przy stole. Dobrze. Nie przewraca się, nie spada, super. Okej, okay. No ale nóżki niestety zupełnie poziomo się nie ustawiają. Nie szkodzi, może dlatego jest to wgłębienie w siedzonku. Tutaj też trzeba usunąć od łóżeczka ten zip. Sama drabinka się nie przesuwa. Same łóżeczko, dobra. Niech będzie jak jest, na razie się trzyma mocno i lecimy dalej. Mamy łazienkę, mamy tatę Pepy, ale tylko obrazek. Niestety nie ma figurki. Tutaj też jest oczywiście przyklejone. Jest wielka wanna, w niej się można kąpać, a właściwie bawić się w kąpanie małej świnki na przykład. Fantastycznie do niej pasuje. Okej, okay, potem jest jeszcze toaleta i umywalka, ale one niestety są tylko namalowane. No i dobrze, bardzo podstawowy zestaw. Słuchajcie, no rzeczywiście, dla małych dzieciaków myślę, że bardziej idealny niż dla starszych. Okej, okay, przesuńmy troszeczkę dalej, bo jest jeszcze kolejne piętro. Jest tutaj biuro mamy świnki Pepy. Mama też jest niestety tylko kartonikiem, ale zawsze. Komputer nie ma nic naklejonego. Och, ale jest on na stoliku. No, biuro jak znalazł. Tuż na poddaszu, bardzo ładnie. Przejście mamy potem do pokoju, który może być taką może garderobą. Jest tu George i mały trzykołowy rowerek. Jest też duże lustro, czyli tak jak mówiłem, do garderoby na przykład. W pokoju natomiast nie ma poza tym nic. Także można sobie go dodatkowo umeblować, gdybyśmy dokupywali jakieś inne rzeczy z innych zestawów. Oczywiście można sobie kompletować całe wszystkie akcesoria, meble i tak dalej. Uwolnijmy George'a i rowerek oraz lustro. Okej, okay, udało się. Dobrze, dobrze, dobrze. No to zobaczmy, czy świnka Pepa może jeździć na tym rowerku przede wszystkim. Czy będzie mogła się ona utrzymywać na nim bez przewracania się. Sprawdźmy to. Oj, 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 okej. Okay. Dobra, troszeczkę kamerkę w dół. Tutaj do góry jest tylko poddasze, oczywiście, tak jak mówiłem, nie ma nic w tym pokoiku. Dobra, no to mamy lustro. No, zdaje egzamin, odbija się w nim wszystko. Jest pokryte taką jakby, taką odblasku, odbijalną taśmą. Jakimś aluminium, a nasza świnka może sobie chyba jeździć na rowerku, zobaczmy. Jest zdecydowanie większa niż ten rowerek pod nią, ale myślę, że powinno się udać ją... Jej, stoi! Udało się. Także fantastycznie. Wszystko na tip-top. No i co mogę więcej powiedzieć? Zestaw bardzo ciekawy, bardzo fajny dla fanów świnki Pepy, na pewno idealny. Raczej dla mniejszych dzieciaków, także estymacja około 3 lat jest, myślę, trafna. Świnka Pepa jest tutaj jedyną figurką w tym zestawie, ale myślę, że na ten moment wystarcza. Możemy się bawić świnką Pepą w domeczku, tutaj możemy dokładać kolejne elementy do domu świnki Pepy i rozbudowywać go dalej. Możemy zrobić plac zabaw albo może jeszcze dodatkowe jakieś inne elementy sobie tutaj dołożyć. No słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik się Wam podobał. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście oglądać, lajkujcie nasze filmiki, subskrybujcie nas za darmo. No i... I tyle. Na dzisiaj żegnam się, świnka Pepa, żegnam się ja. Do zobaczenia. Cześć!